Cześć. Chciałem dzisiaj pogadać trochę z wami na temat grania jakichś heavy metalowych rzeczy czy rockowych na Stratocasterze i oczywiście na singlach, kurde, na pojedynczych przystawkach po prostu, typu single coil, dlatego że całe życie się zmagałem z tym, że w ogóle dziwiłem się, jak można w ogóle grać na Stratocasterze takie heavy metalowe rzeczy, skoro te przetworniki mają bardzo słaby sygnał. Jak to działa po prostu. I w zasadzie jak podłączałem Stratocastera do jakichś tam multi-efektów, z których kiedyś korzystałem, to nigdy to tak nie brzmiało, jak ja chciałem i dlatego zawsze potem kupowałem jakieś gitary, albo używałem gitar z humbuckerami, albo po prostu najbardziej pasowały, czy tam do tej pory w zasadzie pasują mi gitary z przetwornikami aktywnymi typu EMG. No i się zdziwiłem, jak na przykład tam w latach 80. Europe zagrał tam biuro, znaczy grali taką solówkę w Europe, bardzo mi się podobała Final Countdown. I tak mówię, kurde, jak gościu to robi na Stratocasterze, o co tu chodzi? No i okazało się po latach, słuchajcie, że chodzi tu o to. Znaczy sam dopiero doszedłem do tego po latach, że po prostu, że chodzi tutaj o przestery, jakich używamy. I w zasadzie powiem wam, że jak używałem rata, taki znany distortion, to ten rat jeszcze nie chodził na razem ze Stratocasterem, tak jak ja chciałem. Bardziej zależało mi na tym, żeby to brzmienie było nasycone takie bardzo. Natomiast nie dawał tego, ten rat nie dawał takiego nasycenia dla Stratocastera, jakie ja chciałem, ale chciałem też mieć czyste brzmienie. No i dobra, posłuchajcie, i ja wam pokażę dwa takie efekty do gitary przestery, które mają bardzo dobre nasycenie i rzeczywiście ten Stratocaster będzie brzmiał. Ja tutaj mam Fendera Mexicana zainstalowane przystawki. Zdziwicie się, ale Wilkinsona wywaliłem fenderowskie, bo do dupy mi się wydawały te fenderowskie przetworniki. Pewnie dużo hejtu będzie z tego powodu, ale nieważne. To jest moja prywatna opinia, że Wilkinson brzmi better, czy lepiej niż po prostu sam fenderowskie przetworniki. No i dobra, pokażę wam, jak to szumi. Znaczy wiadomo, że przetworniki po prostu szumią, brumią. Ale jak się zastosuje bramkę szumów, to można w zasadzie grać normalnie. Dobra, pokażę wam, słuchajcie, to są według mnie, pokażę wam teraz dwa przestery typu distortion, które po prostu spowodują, że wasza gitara typu Stratocaster będzie świetnie brzmiała na tych single coilsach. No jeszcze dla mnie ważną rzeczą jest też wzmacniacz. Słuchajcie, ja mam na przykład lampę niedoceniony Peavey Valve King 212, VK 212. To jest takie moje odkrycie. Ja się zawsze wstrzymywałem przed Peaveyami. Mnie tak wkurwiało to logo takie dziwne, jak szczególnie to ostatnie. Nie chciałem się po prostu usposabiać do jakiegoś, czy tam upodabniać do jakiegoś Spidermana, bo dla mnie taki Spiderman mi to przypomina, albo wolałbym, żeby to prostsze wzmacniacze. Natomiast miałem Marshalle, jakieś i Fendery i w zasadzie ten Valve King, który jest full lampowy, brzmi najlepiej i w zasadzie można go kupić za grosze. Naprawdę za niezłe pieniądze, to jest 100-watowy wzmacniacz, oczywiście za duży może do takiego grania w domu, ale kupiony za grosze. Dobra, słuchajcie, pokażę wam jakie distorszyny mam, które grają świetnie z single coil i zaraz wam to zagram zresztą. Patrzcie, to są te dwa distorszyny. Pierwszy z lewej, ten Metallix jest praktycznie niedostępny i jest bardzo drogi tak naprawdę na dzień dzisiejszy, bo no, dlatego może jest niedostępny. Natomiast więc a tutaj ten TC Electronic Funks, on kosztuje raptem chyba z 200 zł, nie wiem, może więcej. Znaczy jakoś tak. Jest bardzo tani i świetnie gra. Znaczy dla mnie, według mnie ten Metallix lepiej troszeczkę brzmi, ale chociaż jeden ma swoje brzmienie, drugi ma swoje brzmienie. Zaraz wam pokażę. Dobra, to ja włączam gitarę i zobaczycie, jak brzmi gitara sama. Włączę trochę przestery też tutaj na Piwej, żeby wam pokazać, jak gra gitara single coil na
na tych przestarach wbudowanych i zaraz zobaczycie, jak to gra, dobra? Dobra, to momencik. Dobra, słuchajcie, to jest... Włączyłem wzmacniacz. To jest moje czyste brzmienie. Włączy wam przester. To jest overdrive. Gram na... Teraz w zasadzie overdrive, dobra, to jest kanał overdrive, albo jest boost gain, czyli... Uważam, że to brzmienie za bardzo dobre i grube. Tu ten wzmacniacz ma lampowe przestery, więc... Dobra, niestety w jednym ręku trzymam gitarę, w drugim kamerę, więc nie bardzo mogę pokazać. Dobra, pokażę wam teraz, jak grają same te przystawki, znaczy w sensie przestery kostkowe. Pokażę wam może tego starego Doda najpierw, którego jak gdzieś tam znajdziecie, to warto kupić. Dobra, i zobaczcie, to jest ustawienie. Teraz przesteru samego distortion mam ustawiony na 1/4, powyżej 1/4. Pokażę wam, jak on ma strasznie dużo nasycenia. Może wrzucę więcej, może w połowę. Jeszcze do, prawie do głowy. On ma takie wzmocnienie, on ma takie drive'y. No, ma bardzo dużo wzmocnienia, więc... Ale nie ma aż tak dużo jak ten do, tak? Ta przystawka szumi, jak słychać.
ja grałem na single coil się na tej pierwszej przystawce przy mostku. No ale tak jak mówię po prostu, że po prostu no, ostatnio odkryłem po 20 latach grania, że jednak można, że można grać na po prostu na Stratocasterze z single coilsami. Nie wiem, może tak głupio zabrzmi, że po tych latach odkryłem, ale zawsze mi się wydawało, że tego się nie da. Wkurzało mnie, no wiecie, najgorzej to wkurzają te szumy, więc oczywiście można tutaj zrobić tak, że albo zastosować bramkę szumów na końcu, albo po prostu kupić single coilsy takie bezszumowe. Aczkolwiek ja miałem właśnie w tej gitarze założone oryginalnie takie te single coils bezszumowe, fenderowskie. I one tak do dupy miały czyste brzmienie, miały bardzo słabe po prostu. A mi bardzo zależało, żeby też i miała i czyste brzmienie, i przesterowane. No i dlatego zdecydowałem się na wymianę tych przetworników. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki i trzymajcie się. Cześć.